Myślę, że na pewno można ten film określić jako pewnego rodzaju magiczny. Tajemniczy, nieoczywisty. No, pełen niespodzianek. No i trzymający w napięciu. Pójdzie w taką fantastyczną, zupełnie współczesną baśń. Tak, tak, jak mnie pytano o to, ponieważ to jest film, który się gdzieś waha między różnymi gatunkami. Właśnie bardzo trudno jest go określić, więc jak mnie pytano, to mówiłam, że to jest ekologiczno-feministyczno-anarchistyczna czarna komedia pomieszana z dramatem psychologicznym i kryminałem. Zresztą cały ten film i cała książka Olgi Tokarczuk jest takim trochę moralitetem, trochę thrillerem, trochę taką baśnią, ale to wszystko osadzone w takich twardych, współczesnych realiach Kotliny Kłodzkiej. Zdecydowałam się na ekranizację książki Olgi, bo mi się podobała i wydało mi się, że to będzie łatwe i inne niż to, co robiłam dotychczas. Tymczasem okazało się trudne i inne niż to, co robiłam dotychczas. Jakaś taka magia, jakiś taki odjazd temu, tej historii na pewno towarzyszy. I wiem, że też do tego Agnieszka Holland, reżyserka, dążyła. Dość długo trwało, zanim żeśmy złapali styl, a może nigdy żeśmy go nie złapali. W każdym razie cały czas tej pracy towarzyszyło takie zaciekawienie i niepewność. Bardzo, bardzo mnie to zainteresowało i bardzo jestem ciekawy efektu. Zgłosić morderstwo. Obydwoje możecie być oskarżeni o utrudnianie śledztwa, ja tylko ostrzegam. Jest powiedziane, nie zabiję. Ale to dotyczy ludzi, nie zwierząt. Pokot. Nowy film Agnieszki Holland, zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Jakub Gierżał, Tomasz Kot, Borys Szyc. Pokot. W kinach od 24 lutego.